Szanowni Państwo, jesteśmy w Ciechanowie w związku z ustaleniami, jakie nasz rząd podjął ze stroną amerykańską co do obecności w Polsce baz amerykańskiego ciężkiego sprzętu. Jak Państwo wiedzą, tydzień temu przekazaliśmy te informacje po moich rozmowach w Brukseli, że Ciechanów został wskazany jako jedno z tych miejsc. To finał ustaleń, które rozpoczęły się moją wizytą w maju w Waszyngtonie i rozmowami z sekretarzem obrony USA panem Ashtonem Carterem, gdzie postanowiliśmy, że właśnie amerykański sprzęt znajdzie się w Polsce. Kilka miesięcy pracy, konsultacji ze stroną amerykańską, różne nasze propozycje i tydzień temu finał. Chcę podziękować obecnemu tutaj ministrowi Marcinowi Kierwińskiemu, który poproszony przez panią premier tę sprawę z ramienia kancelarii premiera też pilnował. Chodziło o to, żeby naszym amerykańskim sojusznikom przedstawić jak najlepsze propozycje. Przypomnę, że obok Ciechanowa jest to Skwierzyna, Drawsko-Pomorskie, Łask i Choszczno. W ostatnich dniach na moje polecenie dowódca generalny zwizytował Choszczno i Skwierzynę. Dzisiaj jestem w Ciechanowie. Byliśmy obejrzeć ten kompleks. Po wskazaniu amerykańskim Agencja Mienia Wojskowego przekazała go z powrotem do MON-u. Dziękuję pani prezes Kowalskiej za sprawne działanie i w sumie za utrzymanie tego kompleksu w nie najgorszym stanie. Z naszych rozmów ze stroną amerykańską wynika, że to właśnie tu w Ciechanowie planowane będzie umieszczenie dowództwa amerykańskiej brygady, jak również znajdzie się tutaj ponad 200 jednostek ciężkiego sprzętu. My przewidujemy przekazanie 24 hektarów i 50 nieruchomości w tym celu. Z tego co wiemy, strona amerykańska chce bardzo pilnie przystąpić. Możemy jeszcze raz, to była strona amerykańska. Tak, tak. No przepraszam Państwa, ale tutaj lekki polski sprzęt trochę nam zakłóca konferencję. Strona amerykańska chce, to jest też i nasze życzenie, żeby prace się toczyły jak najszybciej, żeby do szczytu NATO w Warszawie planowanego na lipiec 2016 roku w tych 5 lokalizacjach już jednostki amerykańskie mogły się znajdować, więc wiemy, że są po rozmowach z firmami budowlanymi i że do prac budowlanych przystąpią niezwłocznie. Obejrzeliśmy ten kompleks, on ma wartość historyczną, pochodzi z połowy XIX wieku, zbudowany został przez cara. Jest to też jakiś symbol, że w roku 2016 znajdą się tutaj nasi amerykańscy sojusznicy. Także miło mi. Kandydat na senatora z tego okręgu. Niezależny. No to witam swojego kontrkandydata. Witam serdecznie. Proszę bardzo, bardzo proszę o pytanie. Panie ministrze, czy to już postanowione, czy strona amerykańska nie wycofa się z tego, że Ciechanów okaże się w ostatniej chwili, że nie będzie brak? Nie, jesteśmy po podpisaniu dokumentów w tej sprawie. Ta piątka wytypowana z większej liczby lokalizacji, które myśmy proponowali, jest twardą piątką i sądzę, że Amerykanie są już w takiej fazie po prostu realizacyjno-wykonawczej. Ale proszę nie przeszkadzać. Prosimy o nie przeszkadzanie w konferencji. Ale wie pan, to jest trochę niegrzeczne. My panu nie przeszkadzamy, proszę nam też nie przeszkadzać. Proszę pana, to jest wolny dostęp do mediów. Ja też mam coś do powiedzenia. Ale to proszę zwołać konferencję i wtedy będzie pan miał wolny dostęp do mediów. To jest nasza konferencja i wie pan, nie wydaje mi się, żeby obywatelom tutaj się to podobało, pańskie zachowanie. Ja też jestem obywatelem. Panie Piechocki, niech się pan ogoli, przystawi samochód, poczeka na swoją kolejkę. Dobrze, bardzo proszę o kolejne pytanie. Czy już wiadomo, co w Ciechanowie będzie? Tak jak wspomniałem, to oczywiście są decyzje Stanów Zjednoczonych. Przewidywane jest, że właśnie tutaj się znajdzie dowództwo brygady i oczywiście żołnierze, którzy będą to dowództwo zabezpieczać. Natomiast, jak mówię, to jest przewidywane. Myślę, że to jest jakby bardzo istotne, bo w pozostałych miejscach znajdą się właśnie bazy ciężkiego sprzętu, a tu w
w Ciechanowie widać, ten kompleks odpowiada oczekiwaniom strony amerykańskiej właśnie co do takiego przedsięwzięcia. Nam zależało na tym, żeby wśród tych lokalizacji amerykańskich była jedna na północnym wschodzie Polski i właśnie Ciechanów został przez Amerykanów wskazany. Ale wiadomo, że w Ciechanowie ciężkiego sprzętu nie będzie? Będzie co najmniej 200 jednostek sprzętu, natomiast o szczegółach to będziemy rozmawiali w ciągu najbliższych miesięcy. To już są decyzje Stanów Zjednoczonych, jak oni chcą to rozmieścić. Wydaje mi się, że akurat z punktu widzenia takiego, powiedziałbym, strategicznego, to, że tu przewidywane jest dowództwo brygady, czyli jakby najważniejsze miejsce z tych pięciu, jest istotnym faktem. Panie premierze, całe dowództwo będzie tutaj, tak? Tak jest przewidywane. Panie premierze, a jakie będą inwestycje, jakiej skali będą inwestycje tutaj w Ciechanowie? Bo wiemy o inwestycjach amerykańskich, ale mówi się też, że strona polska też dołoży część pieniędzy, więc o jakich pieniędzy mówimy? My deklarowaliśmy to wielokrotnie stronie amerykańskiej, że jesteśmy gotowi ponosić pewne koszty związane z obecnością sojuszników w Polsce i będziemy rozmawiali o szczegółach. Generalnie to wszystko jest finansowane z tak zwanej Europejskiej Inicjatywy Wzmocnienia, którą prezydent Obama ogłosił w czerwcu zeszłego roku w Warszawie. I samo dostosowanie tych 50 budynków to będzie przeprowadzone przez stronę amerykańską. Natomiast jest tak, że my nie przekazaliśmy całego terenu, nie przekażemy całego terenu, tam zostanie jeszcze kilka hektarów. Jest kwestia inwestycji drogowych, różnych działań, inwestycji łącznościowych i tu mówię, jesteśmy gotowi. Natomiast, jak mówię, będzie to obiekt, który w drodze umowy międzynarodowej będzie pod nadzorem Armii Stanów Zjednoczonych i tutaj będziemy z amerykańskimi partnerami rozmawiali. Bardzo oczywiście też liczę na dobrą współpracę władz miejskich i stosownych instytucji. Myślę, że to przedsięwzięcie jest bardzo korzystne dla Ciechanowa. Pamiętają Państwo, byłem tutaj rok temu i zachodziliśmy w głowę, co zrobić z tym kompleksem, który niszczał, który nie budził wielkiego zainteresowania wśród inwestorów. I bardzo dobrze się stało. Myślę, że to jest wielka wiadomość dla Ciechanowa, że takie decyzje zapadły, bo wojsko tu wraca, nie polskie, a amerykańskie, ale to oznacza, że znowu Ciechanów zacznie być ważnym miejscem na wojskowej mapie Polski, nie tylko w WKU, który też miałem okazję wizytować, ale także właśnie jednostka wojskowa o poważnym wymiarze i wydaje mi się, że to tam, gdzie pojawiają się żołnierze armii amerykańskiej, to też jest taka dźwignia rozwojowa dla miast, bo oni za sobą przyciągają te różne instytucje. Ten aspekt najbardziej tu interesuje ministra Kierwińskiego i panią premier, ile miejsc pracy będzie w związku z tym powstawało i myślę, że te 5 baz amerykańskich plus instalacja antyrakietowa w Rdzikowie w 2016, czyli w przyszłym roku startuje jej budowa, to będzie jedna z największych instalacji tego typu amerykańskich w Europie, to też są miejsca pracy dla Polaków, myślę, w poważnym znaczeniu. Proszę, panie ministrze, może parę słów. Rzeczywiście nie bez znaczenia są miejsca pracy, które przy okazji tych inwestycji wojsk amerykańskich dzięki uprzejmości Ministerstwa Obrony Narodowej i aktywnej polityki, bo proszę zwrócić uwagę, że coraz więcej mamy aktywności wojsk amerykańskich na terenie Polski. To wzmacnia polskie bezpieczeństwo, ale także, tak jak powiedział pan premier, tworzy miejsca pracy i potencjał do tworzenia tych miejsc pracy. Ja miałem przyjemność być jakiś czas temu wicemarszałkiem województwa mazowieckiego i wiem, że każda tego typu inwestycja, każdy tego typu obiekt jest naprawdę doskonałą okazją do tego, aby tworzyły one wokół niego były miejsca pracy, a o to tak naprawdę na północnym Mazowszu chodzi. A w jaki sposób koszary zostały podzielone? Która część będzie przy MON, a która mieszkanie? Przewidzieliśmy tutaj, że porozmawiać ze stroną amerykańską, że oni są zainteresowani 24 hektarami i 50 nieruchomościami, które tam się znajdują. Chodzi tu o budynki koszarowe, budynki warsztatowe, magazynowe, więc 3 hektary, może pani prezes chce parę słów na ten temat powiedzieć, bo to Agencja Mienia te sprawy prowadziła. Agencja Mienia Wojskowego miała wcześniej 37 hektarów, to było około 84 budynków i przekazaliśmy to w sierpniu
do Stołecznego Zakładu Infrastruktury na rzecz obronności. Obecnie, z informacji, które mamy przekazane, 12 hektarów pozostanie na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej. A reszta zostanie przekazane stronie amerykańskiej. Kolejne pytanie, bardzo proszę. Panie ministrze, pytanie konkretne. Amerykanie według swoich materiałów w ramach programu EBI zakładają jedynie stacjonowanie sprzętu, nie zakładają stacjonowania ludzi. Do tej pory wszystkie składy, które są prowadzone, czyli mamy Grafenwerk i Mannheim, są dowodzone, nazwijmy to, dowodzone przez cywila. Założenie było, że obecność wojsk amerykańskich, tej brygady, będzie rotacyjna i będzie stałej obecności wojskowej. Skąd nagle pomysł z dowództwem brygady i to w Ciechanowie, tym bardziej, że Amerykanie czegoś takiego jeszcze nie ujawniali? Proszę pana, proszę uprzejmie zwrócić uwagę, że są dwie amerykańskie inicjatywy, ERI, o której pan wspomniał, i European Activity Set, i Ciechanów jest w ramach tej drugiej inicjatywy przewidywany przez Amerykanów do działania, więc jeśli ja coś tutaj mówię państwu, mówię to z całą odpowiedzialnością i po ustaleniach ze stroną amerykańską. Oczywiście wiadomo, że i to przecież nikt tego nie ukrywa, że działania amerykańskie od zeszłego roku opierają się o ciągłą rotacyjną obecność i że te różne przedsięwzięcia też są z tym związane, także i to ciechanowskie. Więc Amerykanie po prostu chcą w ten sposób pokazać, że zabiegają o bezpieczeństwo wschodniej Europy. Ich przedsięwzięcia głównie dotyczą Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii, chociaż tydzień temu zdecydowaliśmy też o tworzeniu nowych grup integracyjnych NATO na Węgrzech i Słowacji, więc no to jest kolejny krok. Jasne, że nie jest to przerzucenie ciężkich baz z Niemiec, bo o tym nie rozmawiamy, natomiast ja uważam i taką politykę konsekwentnie prowadzę, że każdy krok, każde zwiększenie obecności amerykańskiej, począwszy od 2012 roku i Aviation Detachment w Łasku, jest korzystny dla naszego bezpieczeństwa. Jak to będzie w szczegółach wyglądało, ocenimy. Są w tej aktywności amerykańskiej, jak się państwo domyślają, w tej piątce dwa główne miasta, mam na myśli Ciechanów i Skwierzynę, bo w Łasku już Amerykanie są, Chosztno jest przewidziane do rezerwy, a w Drawsku przez cały czas ćwiczą, więc wydaje mi się, że akurat dla Ciechanowa i Skwierzyny jest to taka bardzo istotna wiadomość. Panie ministrze, jeszcze pytanie takie z natury lokalnej. Przed wyborami samorządowymi był pan tutaj w Ciechanowie, w tym samym miejscu. Wtedy obiecał pan nam koszary za symboliczną złotówkę. Złotówkę do dnia dzisiejszego mamy w kieszeni. Czy obietnice, które są dzisiaj składane, są tak samo wartościowe? Proszę pana, obiecywałem i zabiegaliśmy o to, żeby ze strony Ciechanowa czy jakiejś instytucji pojawił się wiarygodny partner, który te koszary przejmie. Tutaj były różne pomysły związane z uczelnią, związane z różnymi innymi przedsięwzięciami. One były w gestii Agencji Mienia Wojskowego i zaręczam panu, że w kilkunastu miejscach w Polsce, jeżeli pojawiał się wiarygodny partner, takie decyzje były podejmowane i z maksymalną bonifikatą oddawaliśmy nieruchomości. W Ciechanowie się nie pojawił. Jak się okazuje, dzisiaj i dobrze, bo dzięki temu nie było żadnego problemu, żeby pani prezes Agencji Mienia Wojskowego zwróciła to szybko do MON-u i że mogliśmy zaproponować to stronie amerykańskiej jako potencjalną lokalizację. Ja sądzę, że jeżeli coś jest umową międzynarodową i tam pada Ciechanów i ten kompletny kompleks, jeżeli Amerykanie są po rozmowach z firmami budowlanymi, jeżeli mają pieniądze na to, to jest to sprawa realna. Chcą to nie robić za parę lat, tylko chcą, żeby to było gotowe w ciągu przyszłego roku przed szczytem NATO. Duża praca jest tam do wykonania. Odwiedziłem dzisiaj te koszary, jednak parę lat stały, ale sądzę, że jakiekolwiek pomysły by się pojawiały w przeszłości, ten jest absolutnie najlepszy i tutaj opatrzność nad Ciechanowem czuwała, że właśnie taki ta sprawa ma finał, bo obiekt jest bardzo duży, bardzo trudny do utrzymania dla jakiejkolwiek innej instytucji niż wojsk. A czy wiadomo, co tam zostanie zrobione? Amerykanie. Tak, strona amerykańska. Tak jak tutaj pytał pan redaktor Lesiecki, my deklarujemy stronie amerykańskiej gotowość do różnych działań wspomagających, ale zasadniczo jest to finansowane przez stronę amerykańską. Czyli rozumiem, że
sprzętu tutaj w Ciechanowie w jednostce nie będzie. Mówiłem już dwa razy, że przewidywane jest, że tutaj do 200 sztuk sprzętu się znajdzie, ale pozwólmy Armii Stanów Zjednoczonych podejmować szczegółowe decyzje. Ja nie chcę tutaj się w tej sprawie wypowiadać. Czyli Amerykanie nie podjęli żadnej jeszcze decyzji? Amerykanie podjęli decyzję co do tego, że w 5 miejscowościach, w 5 jednostkach w Polsce umieszczą swój sprzęt i dowództwo brygady, która będzie tutaj dowodziła siłami rotacyjnymi. Także nie podjęli decyzji, czy tu będzie 5 czołgów, czy 16 transporterów, o tym mówię. Natomiast decyzję w sensie obecności absolutnie podjęli. Dowództwo brygady będzie w Ciechanowie. Mogę jeszcze 3 razy to uprzejmie powiedzieć, ale powiedziałem wyraźnie, że z rozmów ze stroną amerykańską przewidujemy, że tutaj właśnie znajdzie się dowództwo brygady. Tak Amerykanie te rozmowy prowadzą. Natomiast to będą obiekty Armii Stanów Zjednoczonych i to Stany Zjednoczone będą podejmowały szczegółowe decyzje przy naszym wsparciu, przy naszej współpracy. Przecież Państwo się orientują, że sojusz NATO to oznacza tyle, że różne plany użycia wojsk, różne plany działań są po prostu wspólne. Dla nas jest to też, dla naszego sztabu generalnego, dla naszych planistów, bardzo ważna informacja, że to Ciechanów jest tym miejscem, które Amerykanie wybrali. My, mówiłem o tym parokrotnie już w ciągu ostatniego roku, zaczęliśmy realizować plan wzmocnienia w ogóle ściany wschodniej, różnych garnizonów, które w Polsce północno-wschodniej się znajdują i bardzo nam odpowiada to, że Ciechanów biorą sojusznicy. A to na to konserwator zabytków, bo większość tych koszek jest wpisana. No, trzeba tutaj spełnić wymogi związane z tym, że to są zabytki. Wspominałem, że są to obiekty, których budowa się zaczęła w 1855 roku i na pewno dochowamy, czy Amerykanie dochowają wszelkich procedur. Mieli świadomość, decydując się na to, że są to obiekty pod ochroną konserwatora. W warunkach amerykańskich to by były zabytki ogromnej historii, bo tam tak starych zabytków jak zamek w Ciechanowie piękny nie ma w ogóle w Stanach Zjednoczonych. Czy panie ministrze, jeszcze raz, ja zaczynam się rozmówić. Czy rozumiem, że kwestia sztabu brygady jest to kwestia, która jest poruszana w rozmowach, natomiast decyzji ze strony amerykańskiej jeszcze nie ma. Mogę powiedzieć jeszcze raz dla pana. Ciechanów jest zdecydowany, że Amerykanie biorą tutaj 24 hektary i 50 nieruchomości, takie jak tutaj Państwo doskonale znają. W rozmowach przewidywane jest tutaj, że znajdzie się dowództwo brygady. Natomiast to Amerykanie będą decydowali i nie jest rolą ministra obrony Rzeczypospolitej mówienie, gdzie co dokładnie z tego amerykańskiego przedsięwzięcia się znajdzie. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś bierze 50 nieruchomości, 24 hektary, to ma bardzo poważne zamiary. Kolejne pytanie, bardzo proszę. Czy już wiadomo, kiedy tutaj rozpoczną się prace, kiedy nastąpi też takie formalne przekazanie tych obiektów Amerykanom? Bo pierwszy krok został wykonany, to znaczy po naszej stronie Agencja Mienia Wojskowego zwróciła to do MON-u, kończąc ten kilkuletni okres szukania nabywcy tych nieruchomości. Tak jak wspomniałem, amerykańską intencją jest to, żeby w tych 5 lokalizacjach do szczytu NATO w Warszawie, czyli do lipca przyszłego roku, już mogły się znajdować jednostki sprzętu i żołnierze amerykańscy. I z tego co wiem, ale mówię, to nie my te przedsięwzięcia prowadzimy, są po rozmowach, po wytypowaniu firm, które będą to prowadziły, oczekując od niej ich pracy w systemie projektuj i buduj, czyli możliwie najkrótszym. Im zależy na czasie, mają pieniądze, a my ze swojej strony na pewno będziemy czynili wszystko, żeby, bo to też są pozwolenia, to jest konserwator, o którego tutaj było pytanie, żeby żadne nasze biurokracje nie zatrzymywały tego przedsięwzięcia. Bardzo bym sobie życzył i zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Wojsko Polskie zrobi wszystko, żeby tak się stało. Żeby do szczytu NATO to przedsięwzięcie było zrealizowane. Panie Kierwiński, ja mam do pana pytanie. Mateusz Siennicki, partia Korwin. Ja chciałem się zapytać, jak się mają pańskie tekturowe plakaty, które szpecą całe nasze miasto, do ustawy środowiskowej? Czy ta ustawa obejmuje wszystkich obywateli prócz ludzi z partii rządzącej? Rozumiem, dzisiaj w roli pan dziennikarza, ale dobrze, odczytał pan pytanie, bardzo dobrze. Dobrze, odpowiem, nie widziałem tych plakatów, jeżeli w jakikolwiek sposób łamią prawo, zostaną zdjęte.
Tak, a otrzymał pan pozwolenie, a jeżeli ale tak, to na jaką ja już odpowiedziałem panu, jeżeli jakikolwiek jest złamanie jakichkolwiek przepisów, zostaną te plakaty zdjęte. Ciekawy, mam nadzieję, że media dopilnują tej złożonej obietnicy. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? Nie, już nie. Zapraszam na debatę jutro do mławy. Ja mam nadzieję, że pan... Proszę bardzo. Co z tym dalszym wczoraj? Terenem, który nie zostanie przekazany Amerykanom? No, będziemy tutaj się zastanawiali nad tym, ponieważ no, to wróciło wszystko do MON-u. No, niemożliwe by było, żeby podzielić ten sprzęt, znaczy podzielić tę nieruchomość na taką część, która by miała wracać do agencji, miałaby być sprzedawana. To by było nieracjonalne. Więc wróciło to do MON-u i w rozmowach ze stroną amerykańską ustalimy to, tak? No bo tam, jak dzisiaj oglądaliśmy te nieruchomości, to widać, gdzie przebiega granica, którą zakreślili Amerykanie. Obok jest na przykład obiekt po stołówce jednostki wojskowej, więc no musimy to jakby dobrze omówić i na pewno ten teren właściwie zabezpieczyć. Ale to się dzieje wszystko bardzo szybko i Zarząd Infrastruktury, który to przejął w imieniu Ministra Obrony Narodowej, ma zadanie, żeby jak najszybciej wypracować jakieś rozwiązania. Znaczy, nie może tak być, że będzie elegancki kompleks za parę miesięcy, czy w miarę elegancki kompleks, a obok będą niszczące nieruchomości. Musimy jakoś to zorganizować. Natomiast jasne jest, że priorytetem jest, aby jak najszybciej te 50 nieruchomości doprowadzić do takiego stanu, żeby mogło to zacząć funkcjonować tutaj. Pan to oglądał dzisiaj. Dużo pracy będzie wymagało, żeby doprowadzić do takiego stanu W nie najgorszym stanie jest większość tych budynków. Te najstarsze oczywiście są w nieco gorszym, więc wydaje mi się, że te napięte terminy są realistyczne. A poza tym to też przecież to nie mają być jakieś pałace, tak? To są obiekty takie o charakterze użytkowym, tak? Więc wydaje mi się, że te terminy są realistyczne, które zostały założone, czyli w systemie projektuj i buduj. I wojsko tam było jeszcze kilka lat temu i no na szczęście Agencja Mienia utrzymywała te obiekty w nie najgorszym stanie. Na pewno sam teren też wymaga różnych działań, bo taka baza towarzysząca trochę podległa zniszczeniu, drogi, jakieś tam boiska, no ale to wszystko jest do zrobienia. Bardzo państwu dziękujemy.